Szczęść Boże, właśnie znajdujemy się tak naprawdę już w Częstochowie, bo przed chwilą z księdzem biskupem przekroczyliśmy znak Częstochowa, ale jesteśmy w Lasku Przeprośnym, gdzie wszyscy się przepraszają. Szczęść Boże, księże biskupie. Chwalony Jezus Chrystus naszym wszystkim radiosłuchaczom i telewidzom. Ja chciałam zapytać, mam kilka pytań do księdza, mam nadzieję, że ksiądz mi odpowie. No, ja też mam nadzieję. Zanim przejdziemy do pielgrzymki łomżyjskiej, to proszę, by ksiądz biskup na podstawie własnego doświadczenia powiedział, czym dla księdza biskupa jest pielgrzymka, bo wiem, że ksiądz kiedyś pielgrzymował z warszawską pielgrzymką. Tak, pielgrzymowałem, byłem 3 razy na pielgrzymce warszawskiej i każda pielgrzymka jest, to są rekolekcje w drodze i pielgrzymka łomżyńska to też są rekolekcje w drodze, dłuższe jak pielgrzymka warszawska, bo 13 dni, tamta jest znacznie krótsza. To są dość długie rekolekcje w drodze. A jak ksiądz biskup ocenia wartość tych rekolekcji? Ja myślę, że bardzo to jest... Chciałoby się, żeby więcej osób uczestniczyło w pielgrzymce. Jest zrozumiałe, że w dzisiejszych czasach uzyskać urlop dwutygodniowy nie jest łatwo. Zwolnić się na tak długi czas. Z drugiej strony młodzież wyjeżdża też, aby utrzymać się, czy opłacić swoje studia gdzieś za granicę i pracuje w tym czasie. Także są to momenty trudniejsze i dla naszej młodzieży, ale też i dla ludzi dorosłych. Tak, to prawda. Wielu osób, wielu pielgrzymów mówi nam, że są bardzo zadowoleni ze swoich przewodników. Czy ksiądz biskup jakoś dobiera tych księży właśnie, żeby byli bardziej pociągnęli ze sobą młodych na tą pielgrzymkę? Ja nie staram się dobierać, to jest przede wszystkim dyrektor pielgrzymki, ksiądz Piotr stara się dobierać przewodników grup, ale to są najpierw ci przewodnicy grup, to kiedyś byli klerycy, później zostali wyświęceni księżmi i powoli wchodzili w ten trud pielgrzymki i uczyli się tego, można powiedzieć, zawodu czy powołania bycia takim duchowym przewodnikiem pielgrzymki. Oni wzrastali wraz ze swoim powołaniem w pielgrzymce i to jest piękne, że i nasi klerycy chodzą. W przyszłości oni, kiedy staną się kapłanami, będą też przewodnikami tych grup. Co prawda nasze pielgrzymowanie się już kończy, ale czy byłaby taka możliwość podsumowania całej pielgrzymki już jak będziemy w Łomży razem z księdzem biskupem? Ja myślę, że tak. Pielgrzymka ma swój element pozytywny, bo pielgrzymka to nie są tylko ci ludzie, którzy uczestniczą tu na trasie pielgrzymki. To nie są nie tylko ci pątnicy, ale przez nasze media rodziny wraz z nimi przeżywają ten pielgrzymi szlak. I takim następnym elementem to jest ta grupa biała, która wspomaga ten trud pielgrzymi przez swoją modlitwę. Ci ludzie gromadzą się na apel jasnogórski, szczególnie w miastach, ale też w parafiach wiejskich i razem modlą się, śpiewają apel jasnogórski i też w pewnym sensie przeżywają duchową pielgrzymkę w swoich parafiach, łącząc się duchowo z pątnikami, którzy podążają na Jasną Górę. Właśnie, ja chciałam a propos tej łączności podziękować w imieniu pielgrzymów i radiosłuchaczy Radia Nadzieja, że była taka możliwość, że właśnie nasze diecezjalne radio towarzyszyło nam. Szczególnie właśnie w imieniu Grupy Białej dziękujemy, bo wiem, że w wielu kościołach te transmisje zostały wyświetlane i bardzo pomagały ludziom. Ja myślę, że tak. To są transmisje internetowe i łatwiej jest przesłać wizję i głos, bo te połączenia telefoniczne to nieraz nie dawały pozytywnego efektu. Była słaba słyszalność tego tekstu czy tego przemówienia. Także te transmisje telewizyjne, internetowe dały taki swój pozytywny efekt. Także ci ludzie, którzy zostali w Łomży, w naszej diecezji, w miejscu swojego zamieszkania, mogą śledzić prawie godzina po godzinie pielgrzymi trud. Tak, to jest bardzo ważne. Ja mam nadzieję, że Radio Nadzieja będzie z nami też za rok, bo bardzo się nam przydało.
Ja też mam nadzieję. Mam nadzieję też, że nie tylko naszą pielgrzymkę śledzą nasi diecezjanie w diecezji, ale też dzięki temu, że internet jest widzialny też i poza granicami kraju. Także i ci kiedyś, którzy brali udział w naszej pielgrzymce, mieszkają gdzieś za granicą, czy nawet dalej gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, także mogą też uczestniczyć i duchowo wspierać naszych pielgrzymów. Także pozdrawiamy wszystkich z Lasku Przeprośnego i do zobaczenia w Częstochowie. Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.